Cześć, spotykamy się z Weroniką, kandydatką do Rady Powiatu Kamienna Góra. Powiedz nam, kim jesteś i dlaczego zdecydowałaś się kandydować? Cześć, jestem mamą, menadżerką, artystką, ale przede wszystkim mieszkanką naszego powiatu i chciałabym mieć realny wpływ na jego dalszy rozwój. Jeśli chodzi o samą decyzję, to była ona dość spontaniczna, natomiast były dwie rzeczy, które miały znaczący wpływ na to, że się zdecydowałam. Pierwsza to jest taka, że zauważyłam, że ludzie nie bardzo interesują się tym, co w powiecie się dzieje. Nie dość, że media informują zdawkowo, jak wygląda sytuacja w powiecie, jak wygląda sytuacja w Radzie Powiatu, to nie sądzę, żeby ludzie mieli świadomość tego, jak bardzo powiat wpływa na ich życie. To była pierwsza taka rzecz, która miała na to wpływ. Druga to taka, że w momencie, kiedy ja się zaczęłam interesować, co się w tym powiecie dzieje, zauważyłam, że nie do końca jest to zgodne z tym, co ja czuję. Co to znaczy? To znaczy, że zostały podjęte uchwały, w momencie akurat, w którym zaczęłam się interesować, zostały podjęte uchwały, które delikatnie mówiąc nie były po mojej myśli. Mianowicie była to uchwała, która zabierała jedno ze stypendiów dla dzieci i młodzieży, tak naprawdę ze szkół średnich. Ale dlaczego zostało zabrane i zlikwidowane? A to dlatego, że według radnych nie było takiej potrzeby utrzymywać tego stypendium, bo miała brać udział w tym grancie tylko jedna osoba. Utrzymywanie stypendium dla jednej osoby? Dlaczego nie? Pytanie, czy nie można tych osób znaleźć więcej? To jest też jeden z powodów właśnie, dla których zaczęłam o tym myśleć, żeby wejść do Rady Powiatu. No właśnie fajnie już przeszłaś do mojego kolejnego pytania, które Ci chciałam zadać. Masz tutaj faktycznie pomysł na... Jaki masz pomysł na to, żeby te stypendia, nie wiem, przywrócić dla kogo, na jakich zasadach? Jeśli chodzi o same zasady, zacznę od końca właśnie, jeśli chodzi o same zasady, to tak naprawdę jest to kwestia przedyskutowania. Trzeba do tego usiąść, zobaczyć, jakie w tej chwili były kryteria tych stypendiów, bo stypendia są różne. Jest stypendium naukowe, które obowiązuje, jest stypendium sportowe, które obowiązuje, natomiast brakuje stypendiów, które są dla dzieci, które są uzdolnione artystycznie. Mamy w naszym powiecie bardzo wiele osób, bardzo wiele młodzieży i dzieci, które angażują się w jakikolwiek sposób artystycznie. Grają na instrumentach, chodzą do ognisk muzycznych, malują, śpiewają, tańczą. I to są dzieci, które poświęcają swój czas na to, żeby zrobić coś dla siebie. Mają jakąś swoją pasję i one chcą być cały czas lepsze. Tylko to też wymaga nakładów finansowych. I teraz jeśli chodzi o te nakłady finansowe, to musimy usiąść, porozmawiać, zastanowić się, w jaki sposób im pomóc, w jaki sposób rozliczyć te kryteria, czy ustalić te kryteria, którymi będziemy się kierować, żeby takie stypendium przyznać. No bo jeżeli stypendium ma być dla dziecka, które jest uzdolnione artystycznie, ale ma jeszcze wybitną średnią w szkole z ocen, to pytanie, czy to jest dobry kierunek. Bo nie każdy, kto jest uzdolniony artystycznie, jest też dobry, czy bardzo dobry albo wybitny w samych podstawowych przedmiotach szkolnych. Więc może trzeba troszkę zmniejszyć tą granicę wymagań, no ale tak jak mówię, trzeba usiąść i zobaczyć, przemyśleć, jak to było w tej chwili zrobione i dlaczego tylko jedna osoba z tego stypendium korzystała. Chciałabym porozmawiać na bardzo trudny temat, jakim jest nasz szpital powiatowy. Jaki masz pomysł na to, aby przywrócić zlikwidowane oddziały? Przede wszystkim oddział ginekologiczno-położniczy. Rzeczywiście, to jest bardzo trudny temat.
Ja myślę, że to wymaga naprawdę bardzo dogłębnej analizy. Ciężko jest w tej chwili powiedzieć, co konkretnie trzeba zrobić, no bo tam tak naprawdę w środku trzeba być, tak? Trzeba wiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zarząd, jeśli chodzi o prezesa naszego szpitala, jeśli chodzi o kadrę lekarską, kadrę pielęgniarską. Także tak naprawdę to jest bardzo złożony temat. Natomiast z tego, co ja wiem, rozmawiałam z wieloma osobami, które są związane ściśle ze szpitalem. Sam oddział został zamknięty, czyli ten ginekologiczno-położniczy, o którym mówiłaś, został zamknięty w 2021 roku. Jednym z powodów było to, że NFZ no, nie podpisał kontraktu na utrzymanie tego oddziału, ale to było pokłosiem czegoś. To tego, że nie było lekarza neonatologa, tak? Cały oddział był utrzymywany, ginekologiczno-położniczy zaznaczam, był utrzymywany na kanwie jednego lekarza neonatologa. Kiedy jego zabrakło, no niestety nie było zastępstwa. Ale dlaczego tego zastępstwa nie było? Przecież można było podjąć współpracę z Akademią Medyczną we Wrocławiu, która szkoli bardzo wielu przyszłych lekarzy. Można było zaproponować pracę lekarzom z oddziałów w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu na przykład. Tyle tylko pytanie, czy komuś na tym zależało. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem był to bardzo dobry okres, żeby, albo pretekst tak naprawdę, żeby ten oddział zlikwidować. I myślę, że jest ono do odratowania, do odbudowania tak naprawdę. Tylko trzeba zacząć właśnie od samego dołu. Albo nawet od samej góry, bo jak wiemy, ryba psuje się od głowy, tak? Czyli od prezesa, od rady nadzorczej. Zobaczyć, jak to funkcjonuje. Tak jak powiedziałam, rozmawiałam z kilkoma osobami, które są ściśle związane z tym szpitalem i tam ludzie nie chcą pracować. No właśnie, jak myślisz, dlaczego? Paradoksalnie nie chodzi o pieniądze. W dzisiejszych czasach niewielu osobom chodzi o pieniądze, jeśli patrzymy pod kątem zawodów tak wymagających wyższych studiów. Bo osoba, która jest specjalistą w swojej dziedzinie, ona znajdzie pracę pewnie na podobnym poziomie, jeśli chodzi o zarobki, czy w tym, czy w innym miejscu. Bardzo istotną rzeczą, jeśli chodzi o pracę, w tej chwili jest atmosfera, która panuje w danym miejscu pracy. No i takim miejscem jest też szpital, tak? Więc jeżeli tam nie ma dobrej atmosfery, nie ma zaangażowania ze strony przełożonych, czy kierownictwa, czy dyrekcji. Wróćmy jeszcze do tematu szpitala, ale nie jako samego oddziału, ale tam jest też dzienny oddział senioralny, tak? Zakład opiekuńczo-leczniczy. Zakład opiekuńczo-leczniczy, właśnie. Ale jeżeli mówimy o zakładzie opiekuńczo-leczniczym, to ja bym tutaj nie robiła go właśnie na poziomie samego szpitala, czyli nie w budynku głównym szpitala. Ja bym bardziej poszła w kierunku tego, żeby znaleźć inne miejsce, budynek, który jest na własności, czy to powiatu, czy gminy nawet, bo dlaczego mają się w to gminy nie zaangażować właśnie, żeby taki dzienny dom pobytu osób starszych utworzyć i on żeby nie był na terenie samej jednostki szpitalnej, tylko był pod szpitalem jako jednostki zarządzającej, ale niekoniecznie w tym budynku. Czyli coś na zasadzie oddziału jako osobnego budynku. Jako dwie placówki. Jako dwie placówki, dokładnie. Znaczy inaczej, placówka jedna, tylko dwie różne lokalizacje. O może tak. Dlatego, że te osoby też potrzebują wyjść. Potrzebują wejścia do parku, potrzebują świeżego powietrza, usiąść na ławeczce. Przy szpitalu tego nie ma. Tam jest mocno niezagospodarowany ten teren. Oczywiście można byłoby go zrewitalizować, bo to będzie z korzyścią dla wszystkich
pacjentów szpitala, którzy będą mogli opuścić chociaż na te 10 minut mury szpitala i skorzystać z tego parku. Natomiast to też by trzeba było mocno zrewitalizować, ale te osoby, które przebywają w takich typowych zakładach opiekuńczo-leczniczych, one potrzebują też spokoju. One potrzebują spokoju, one nie potrzebują być w towarzystwie osób naprawdę ciężko chorych i gdzie dzieją się tam czasami naprawdę rzeczy na ostrzu noża, że tak powiem. Jeśli chodzi o ten, o nasz szpital, jakby samą placówkę, to brakuje tam też dostępu do specjalistów. Myślę, że bylibyśmy w stanie stworzyć stałe, dodatkowe poradnie, jak na przykład urologiczna, jak na przykład diabetologia dla dzieci, kardiologia dla dzieci i nie oddziały oczywiście, nie, poradnie. Nie mówię o tym, żeby to były stałe pod kątem tego, że lekarz przyjmuje od poniedziałku do piątku, bo myślę, że na taki mały powiat nie będzie to opłacalne mimo wszystko, ale niech taki lekarz przyjedzie do nas raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu i wtedy my jako mieszkańcy nie musielibyśmy jeździć do Jeleniej Góry, do Wałbrzycha, do Wrocławia na przykład, do specjalistów. Uniknęlibyśmy też tego, co jest głównym moim zdaniem problemem, jeśli chodzi o samą służbę zdrowia i myślę, że możemy to wyeliminować na poziomie naszego powiatu, a mianowicie to, że gdzie się leczymy? U lekarzy prywatnie. Dlaczego? No dlatego, że musimy dojechać do Wrocławia, jeżeli chcemy do specjalisty, a we Wrocławiu kolejki są na pół roku do przodu, na rok, tyle musimy czekać, nawet dwa lata. A są takie problemy właśnie zdrowotne, które są nazywane już w tej chwili chorobami cywilizacyjnymi, czyli właśnie kardiologia, czyli problemy sercowo-miażdżycowe, jest też cukrzyca, która dotyka coraz więcej osób w wieku dorosłym, ale również i dzieci. I nam tacy specjaliści są potrzebni. I tak jak powiedziałam, niekoniecznie to musi być stała współpraca pod kątem tego, że lekarz będzie dostępny od poniedziałku do piątku, ale na zasadzie poradni myślę, że dwa razy w tygodniu jesteśmy w stanie to zrobić. Niech taki lekarz przyjedzie do nas z Wrocławia, z Jeleniej Góry, z Wałbrzycha, z większego miasta, w którym prowadzi jakby stałą praktykę i jest powiedzmy na oddziale, czy prowadzi, czy w przychodni. My się oczywiście myślę, że jako powiat jesteśmy w stanie dostosować do tego, tak? Niekoniecznie muszą być to godziny poranne. Mogą być na przykład godziny wczesno-popołudniowe. Ale to jest też kwestia oczywiście dogadania. To nie musimy... Tutaj wszystko jest kwestią rozmów i tylko i tak naprawdę chęci. Determinacji do tego, żeby dać możliwość większego dostępu do lekarzy specjalistów dla nas wszystkich, zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. No bo umówmy się, urologa my tutaj w najbliższej lokalizacji no nie mamy, a jest to, zaczyna się to robić naprawdę problem w momencie, kiedy mówi się tyle o profilaktyce. Jasne, ale myślę, że to jest bardziej chyba kwestia samego zarządzania szpitala i pomysłu na to, jak właśnie wyjść z propozycją, z prośbą nawet o współpracę do szpitala w Jeleniej Górze czy w Wałbrzychu. To niekoniecznie musi być dostęp do, niekoniecznie chodzi o szpital, w sensie sensu stricte współpraca z jednym szpitalem czy z drugim szpitalem. Nie, mówimy o współpracy z lekarzami, po prostu, którzy jakby na co dzień tam prowadzą swoje praktyki czy tam mieszkają, bo są też, wielu jest lekarzy, którzy prowadzą praktykę, czy pracują w przychodni w Jeleniej Górze, niekoniecznie tam mieszkają, tak? Więc to jest, mówię, kwestia tego, żeby z nimi po prostu porozmawiać. Ale jeśli mówimy właśnie odnośnie szpitala, to właśnie tam brakuje moim zdaniem dobrego menadżera. Bo szpital jest jak jest przedsiębiorstwem. Oczywiście są lekarze, którzy... Jest dyrektor do spraw medycznych, który zajmuje się tylko i wyłącznie potrzebami zakupowymi na przykład sprzętu czy kadrą lekarską, tak? Natomiast samo w sobie jest to tak naprawdę spore przedsiębiorstwo, które musi mieć dobrego menadżera z pomysłem i
który jest zaangażowany przede wszystkim w funkcjonowanie tej jednostki. Bo tak jak powiedziałam na swoim początku, ryba psuje się od głowy. Czyli jeżeli nie ma dobrego menadżera, jeżeli nie ma dobrego zarządzania, nie ma pomysłu i nie ma chęci, żeby to zrealizować, no to to się nie ma prawa udać. A jeśli chodzi o pozyskanie pieniędzy na to, na wszelkiego rodzaju inwestycje, czy te realizacje tych pomysłów, to nie ma rzeczy niemożliwych. I takie jest moje zdanie. Nasz oddział ginekologiczno-położniczy zajął w Polsce drugie miejsce w rankingu najlepszych porodówek w Polsce, tak? Nie mylę się, prawda? Tak, dokładnie. Jasne. I teraz powiedz mi, bo wydaje mi się, że problem tej porodówki też jest taki, że muszą być określona ilość porodów, aby ona się utrzymała. Zgadza się. I teraz moje pytanie jest takie, co potem z tymi dziećmi? Co z nimi będzie? Jak one się urodzą? Sama powiedziałaś, że babcie już dużo pracują, bardzo długo. Wiek emerytalny nie wiadomo jeszcze jaki będzie. Mamy jeden żłobek miejski, który znajduje się w Kamiennej Górze. Dzieci z okolicznych wiosek, z gmin, nie mają szans na miejsce tam. To prawda. Wiem, że jest inicjatywa stworzenia żłobka w Marciszowie. Natomiast no, umówmy się, i tu właśnie znowu wracamy do współpracy. Do współpracy między gminami i powiatem. Bo tak jak sama zaznaczyłaś, zauważyłaś, urodzą nam się dzieci i chcemy, żeby się tych dzieci rodziło coraz więcej, no ale okazuje się, że mamy problem z później powrotem do pracy mam, czy nawet ojców tych dzieci. I musimy stworzyć żłobki, tyle tylko, że żłobki właśnie są niestety albo istety gminne. Tak? Mamy żłobek miejski, który nie jest pod zarządem powiatu, a żłobki, jeżeli będą powstawały, to będą to żłobki gminne. I ja się tutaj zgadzam z tym, że my jako powiat powinniśmy do tej inwestycji się dołożyć, bo to jest właśnie w interesie nas wszystkich. Czyli dalej wracamy do tematu, że powiat jest jakby rzeczą, która jest jedna od drugiej zależna. Czyli istnienie szpitala i porodówki jest zależne od przedszkoli czy żłobków, które są na terenie danego powiatu. I później dostęp tych dzieci do edukacji, dostęp do zajęć pozalekcyjnych, a co za tym idzie, dostęp do komunikacji miejskiej czy powiatowej, która daje nam możliwość przemieszczania się tych dzieci właśnie na te zajęcia pozalekcyjne. Więc to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o współpracę między poszczególnymi gminami w danym powiecie. Więc bez tego po prostu dalej nie ruszymy. Powiedziałaś o tym, że nasza porodówka była na drugim miejscu. I to się zgadza. W 2018 roku nasza porodówka zajęła w Kamiennej Górze, czyli nasz oddział ginekologiczno-położniczy zajął drugie miejsce w Polsce, pierwsze w województwie dolnośląskim, jeśli chodzi o jakość usług w rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku. I teraz my musimy do tego wrócić. Mówiłaś o tym, że to jest zależne od ilości urodzeń dzieci. Tak, tylko to nie muszą być koniecznie dzieci urodzone w naszym powiecie, jakby pochodzące z naszego powiatu, może tak. Bo to mogą być dzieci, których mamy przyjeżdżają właśnie na przykład z Wrocławia. Bo dlaczego nie? W tej chwili kobieta jest w stanie naprawdę poświęcić wiele. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Wasz głos jest dla mnie naprawdę bardzo ważny. Widzimy się 7 kwietnia przy urnach. Lista numer 10, okręg numer 2, pozycja na liście numer 6. Dzięki.